Ma pierwszego pola w kasku czerwonym Sławomir Drabi. Mocniej ścisnęliśmy kciuki. Billy Hamill z drugiego pola startowego, z trzeciego pojedzie Lee Adams i spod siatki Tony Rickardson. A więc niezwykle ciężka próba dla Sławomira Drabika już w pierwszym biegu z tak znakomitymi rywalami. Jeszcze kilka sekund, uwaga. Zielone światło i taśma w górę. Billy Hamill czy Sławomir Drabik? Świetnie Drabik! Znakomicie Sławomir Drabik! Wstają polscy kibice. Drabik ucieka. Znakomita jazda w tym pierwszym wirażu naszego zawodnika. Za nim Hamill, trzecia pozycja Rickardson. Na czwartej pozycji Lee Adams. Oby tylko Sławek wytrzymał, bo atakował go będzie Billy Hamill, ale świetnie, wiwaty polskich kibiców. Biało-czerwone flagi w górze, a Sławomir Drabik wciąż na prowadzeniu. Billy Hamill niewiele mu może w tej chwili zrobić, nie dogania naszego zawodnika, a więc wygląda to coraz lepiej. Jeszcze próbuje Billy Hamill. Sławek musi jeszcze wytrzymać jedno okrążenie, właściwie półtora. Jeszcze trzy wiraże i będą trzy punkty. Jakiż byłby to wspaniały początek dla Sławomira Drabika. Ostatnie okrążenie rozpoczęli już chłopcy. Drabik przed Hamillem. Zbyt nerwowo zaatakował w tej chwili Hamill i mamy nadzieję, że Sławomir Drabik dowiezie te trzy punkty. A więc znakomity debiut częstochowianina. W tej chwili kibice wstają z miejsc. Cały stadion szaleje. Sławomir Drabik w swoim pierwszym biegu Grand Prix zwycięża po znakomitej walce i pięknym ograniu Billy Hamilla, mistrza świata. Sławomir Drabik, a więc wielka, wielka radość. Mimo wszystko troszeczkę Andersen bez punktów. To był pierwszy wyścig. Miał dobrych rywali i może nie taki z przełożeniem, ale tu w tej stawce każdy może być pierwszy, każdy ostatni. To w końcu najlepsi żużlowcy świata. Carson, Drabik, Andersen i Nielsen. Uwaga! Sławomir Drabik w kasku niebieskim. Fantastyczna jazda naszego zawodnika. Świetnie Drabik atakuje po zewnętrznej jadący w kasku żółtym Jimmy Nielsen, ale Drabik się obronił. Kapitalnie Sławomir Drabik. No coś niesamowitego, jak ten chłopak jedzie. Proszę Państwa, teraz wszyscy Polacy już na stojąco oglądają ten wyścig. Powiewają biało-czerwone flagi. Powiększa się przewaga Drabika nad Jimmym Nielsenem. Na trzeciej pozycji Peter Carson, czwarty jest Brian Andersen. Sławomir Drabik, niesiony dopingiem naszych kibiców, pewnie zmierza do mety po kolejne trzy punkty. Mówił Sławek Drabik o niespodziance, którą może sprawić, jak na razie sprawia rzeczywiście polskim panom fantastyczną niespodziankę. Zdziwieni siedzący obok komentatorzy telewizji Sky, ale my wierzyliśmy w Sławka. Teraz ryk na stadionie. Sławomir Drabik na drugiej pozycji, Jimmy Nielsen trzeci, Peter Carson, a czwarty Brian Andersen. Wczoraj Polakom podczas... To start zapoznawczy. Właśnie chciał zapoznać się z atmosferą Grand Prix, z tym, jak walczy się na torze w zawodach o tak wysoką stawkę. Ma bardzo wielkie nadzieje związane w tym sezonie właśnie z awansem do przyszłorocznej serii Grand Prix. Młody zawodnik z Czech, w kasku niebieskim Mark Lora. Huśtawka formy dzisiaj i zwycięstwo, i ostatnie miejsce. Sławomir Drabik, dwa biegi wygrane i Hans Nielsen. Jak na razie sprawia lekki zapis. Kas biały to nasz reprezentant. Zaspał nieco na starcie Sławomir Drabik, tym razem zamknięty przez rywali. W tej chwili jest czwarty, ale kapitalna szarża naszego zawodnika pod bandą i tuż za plecy Hansa Nielsena, więc Drabik jest drugi. Świetnie, że potrafił naprawić ten nie najlepszy start. Hans Nielsen na czele, drugi Sławomir Drabik na trzeciej pozycji, Mark Loram, a na czwartej Tomasz Stopinka. Stopinka atakuje Lorama. A Drabik pewnie drugi. Dobre osiągnięcie naszego zawodnika. Oj. Upadek Topinki. Na ostatniej pozycji przeszarżował Czech, ale chcąc uniknąć przerwania biegu, pozbierał się szybko. Teraz próbuje... Zabrał już motocykl z toru i zawodnicy nie muszą przerywać jazdy w tym biegu. Hans Nielsen wyraźnie prowadzi. Drugi Drabik. To dobrze, że wyścig został przerwany, bo dwa punkty bardzo cenne w dorobku Sławomira Drabika. Kolejne dwa punkty przybliżające częstochowianina do występu w finale A. Można powiedzieć, że pozycja wyjściowa
po tym biegu Sławomira Drabika jest znakomita. W trzech startach 8 punktów. Zwycięstwo Hansa Nielsena, ale owacja większej części kibiców, bo to przecież kibice z Polski, przeznaczona przede wszystkim dla Sławomira Drabika. Dwa, jakże celno. Amerykanin lepszy, może uda się z Hancockiem. Tego byśmy sobie oczywiście życzyli i za to będziemy ściskać kciuki w tym wyścigu. Ale powiedzmy, dodajmy też, że w poprzednim biegu z czwartego pola startował Billy Hamill i wystartował znakomicie, a więc jest to dobre pole startowe. Niestety, Hancock startuje właśnie z czwartego pola. Ale najlepszy byłby układ, gdyby wygrał w tym wyścigu Tomasz Golob przed Sławomirem Drabikiem. Wówczas Polacy mieliby jednakową ilość punktów i spore szanse na finał. A później start Drabik, dobrze Golob, z czwartego pola startowego Hamill, ale Tomek chyba poszerzy wyjście, świetnie. Tomasz Golob na czele. Drabik atakuje, wciska się tam niesamowicie pomiędzy Wiga i Hancocka. Drabik na trzeciej pozycji, ale jedzie świetnie, szarżuje teraz po zewnętrznej. Na czele Tomasz Golob, Drabik jest już trzeci, ale widać, że częstochowianin dobrze dysponowany, na pewno nie zrezygnuje z atakowania Hancocka. To o tyle łatwi sprawę utrzymania prowadzenia Tomkowi Golobowi, że Amerykanin będzie musiał bacznie oglądać się, co robi za jego plecami Sławomir Drabik. Prowadzi Golob, za nim Hancock. Przyczajony na motocyklu, wspaniała pipetka Tomasza Goloba, świetnie jedzie bydgoszczanin, ale Hancock niebezpiecznie szybki, zbliża się do Tomasza Goloba, zapowiada się pasjonująca końcówka tego wyścigu. Tomasz Golob jak na razie na pierwszej pozycji, świetnie bydgoszczanin, Hancock przepraszam, teraz znów próbował zaatakować, ale Tomasz Golob doskonale odnajduje jak na razie najwłaściwszy tor jazdy. Jeszcze ostatni wiraż, Tomek musi jeszcze wytrzymać jeden atak, aby zdobyć 3 punkty w tym biegu. Tak się chyba stanie. Jest Tomasz Golob, drugi Greg Hancock, trzeci Sławomir Drabik, a czwarty Simon Wick. Znów wspaniała atmosfera na trybunach i znów radość Tomasza Goloba. Piękne podziękowania za walkę. I miejmy nadzieję, że za kilka minut już po tym biegu będziemy się mogli cieszyć z udziału dwóch naszych zawodników w finale A. Protasiewicz, Louis Gustafsson, Drabik. Drabik z zewnętrznego pola startowego nabiera ogromnej szybkości, atakuje Gustafssona. Chyba wyjdzie na pierwszą pozycję. Drabik! Tak, jest Drabik! Proszę Państwa, oby utrzymał to prowadzenie. Sławomir Drabik na czele, ale atakowany teraz bardzo ostro przez jadącego z numerem 8 Luisa. Nie udało się Luisowi. Drabik utrzymał prowadzenie, niesiony dopingiem 5000, może więcej, polskich kibiców. Jest Drabik na czele stawki. Sławomir Drabik musi wytrzymać jeszcze dwa okrążenia, ale jedzie szeroko. Wyjeżdża z łuku Drabik, tam Luis niebezpiecznie zbliża się do niego. Oby Polak nie przekombinował. Może bliżej krawężnika powinien wychodzić z łuku, bardziej blokować Luisa. Wyrzuca jednak trochę Drabika na zewnętrzną. Tam jest wprawdzie przyczepnie, ale wtedy daje okazję Luisowi. Teraz Luis znowu próbował po wewnętrznej. Podobnie układają się losy tego wyścigu, ale Drabik znów świetnie, proszę Państwa. Niesamowita wprost walka w tym wyścigu. Teraz nieco za szeroko Sławek, chyba Luis to wykorzysta. Niestety. Tak, niestety błąd naszego zawodnika na ostatnim łuku, ale na ten błąd się troszkę zanosiło. Sławomir Drabik szybko, chyba szukał przyczepności właśnie tam po zewnętrznej na wyjściach z łuku. No i niestety popełnił ten drobny błąd na ostatnim wirażu. A wówczas, gdy ty komentowałeś bieg, polscy kibice krzyczeli trzymaj krawężnik, no i zastanawiam mnie postawa Sławomira Drabika, dlaczego jeździł tak szeroko. Tutaj zwłaszcza na drugim łuku, na tej prostej dojazdowej do mety, wychodził bardzo szeroko pod samą bandą. Właśnie widzą Państwo, omal nie zawadził tylnym kołem, omal nie uderzył w bandę. Bardzo szeroko jeździł Drabik, no i niestety. Kask czerwony Tomasz Golob, kask niebieski Greg Hancock, kask biały Sławomir Drabik i kask żółty Billy Hamill. I ruszyli Sławomir Drabik, ale spóźnił start Tomasz Golob. Hancock prowadzi, Hamill atakuje po zewnętrznej i przedarł się niestety przed Sławomira Drabika. A więc zaskoczeni Polacy na starcie. No niestety to się nie układa w tej chwili tak, jak byśmy sobie tego życzyli, bo prowadzi Hamill przed Hancockiem. Trzeci jest Drabik, a czwarty Golob. A więc szybko puścił taśmę pan Bergström i zaskoczył tych naszych reprezentantów. Chyba nie spodziewali się takiej sytuacji. Lepszy refleks wykazali w tym momencie Amerykanie. Hamill przed Hancockiem, trzeci Drabik, czwarty Golob. No trochę szkoda, drodzy Państwo, że żaden z naszych reprezentantów nie może włączyć się do walki o zwycięstwo. Golob atakuje wprawdzie Drabika, chcąc
zdobyć oczywiście więcej punktów, jedzie pod samą siatką. Teraz wyprzedził Sławomira Drabika Tomasz Golob, ale nie starczy mu już chyba czasu na dogonienie Grega Hancocka. To za daleka odległość, komfortowe prowadzenie Billiego Hemila, aktualnego mistrza świata, drugi Greg Hancock. I proszę Państwa, teraz bardzo niebezpiecznie Sławomir Drabik nie opanował motocykla, uderzył w maszynę Tomasza Goloba. Na szczęście żaden z naszych reprezentantów nie przewrócił się. Tomasz Golob na trzeciej pozycji.